w sumie nie wiem, może komuś to pomaga, mi nie. Dobra, gdzie jest Graczek? To co pomaga? Ogólnie tak szczerze, moim zdaniem Bułgaria to jest najbardziej przehypowane miejsce, w jakim życiu byłem. Nie widzę w ogóle rozrywki płynącej w przesiadywaniu w tym miejscu. Mega chujowa gastronomia, do tego stopnia chujowa, że czasami się zastanawiasz, czy coś zjeść, czy może jednak pójść głodnym spać. Powiem w ten sposób, jeżeli chciałbym przejść na dietę, miałbym jakiś zakład i musiałbym się go trzymać, to pojechałbym do Bułgarii. Bułgaria jest chyba jedynym miejscem na świecie, w którym nie je się dla przyjemności, tylko je się dla przetrwania. Idziesz do McDonalda, dają ci kurwa bułki nieświeże. Przysięgam na życie matki. W Bułgarii dali mi czerstwe pieczywo w McDonaldzie. Wszyscy jak jeden mąż wyrzuciliśmy maka do kosza. Tego się kurwa jeść nie dało. Jedyna potrawa, która smakowała normalnie, to były kurczaczki. Kurczaczki w maku smakowały ok, przystępnie. Potem byliśmy w Pizza Hut bodajże. Ja pierdolę, w życiu nie wiedziałem, że Pizza Hut masz tak chujową pizzę. Ogólnie moim zdaniem oryginalnie Pizza Hut nie jest za dobra. Dla mnie to jest pizza ociekająca tłuszczem i jest mocno przeciętna 4 na 10. Ale to co dostałem w Bułgarii było 2 na 10. To kurwa było straszne. Ale miało jedną zaletę. Było ciepłe. Dlatego, że inne jedzenie w restauracjach jest zimne. I oni się tam jeszcze tłumaczą, że oni jedzą takie jedzenie, dlatego, że tak preferują. Jak trzeba przygotowywać kurwa mięso, żeby ono zimne było? Przecież to musi być kurwa nieświeże. Nigdy do Bułgarii nie pojechał znowu. W sensie za darmo. Na wakacje, nie? Jakbym musiał dla współpracy polecieć tak jak leciałem rok temu, to bym poleciał, ale tak to nie. Jedyny plus Bułgarii jest taki, że dziewczyny są, naprawdę są bardzo ładne. Bardzo ładne dziewczyny mają, no. Mężczyźni, tak jak mówi się, że w Polsce wyglądamy my Polacy jak menele, to powiem wam, że nie. My przy Bułgarach wyglądamy jak jacyś prezesowie kurwa dużych korporacji. Jesteśmy mega zajebiście zadbanymi mężczyznami. Tam mężczyźni to w ogóle wyglądają jakby po Heinekeny, kurwa, do sklepu tylko chodzili. Kobiety, mimo że się jakoś turbo pięknie nie ubierają i może coś to wynikać z ograniczonego budżetu, to są naprawdę zadbane, ładne, mają fajne figurki, ładny kolor skórki, są takie mua, mua. Wydaje mi się, że Bułgarzy nie zasługują na swoje kobiety. Powinniśmy zrobić taką wymianę międzynarodową i my wysłać swoje, kurwa, te śmierdzące Polki, a w zamian niech nam dadzą, kurwa, Bułgarki. Świat byłby lepszy. Przynajmniej Polska byłaby lepszym miejscem. Bo niestety, polskim niektórym kobietom to już się kurwa odkleiło. Ważą 70 kilo. Tłuszcz im się kurwa wypierdala z każdej strony. Między fałdami to można by było banknoty kurwa chować. A mimo tego chodzą tak czasami. Torebka Louis V, chuj wie czy oryginał czy nie, i tak kurwa chodzą. Okulary. I takie niedostępne zgrywają. Ale potem ta sama lambadziara idzie kurwa na imprezę i każdemu dupą po kolanie kurwa wierci.